Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 403 Q&A. Dzisiaj nagrywam bardzo wcześnie, jest piątek 13.30, ale to w związku z tym, że po południu jestem dzisiaj z dziećmi sam i w sobotę właściwie cały dzień też z dziećmi sam, więc nie będę miał kiedy nagrać w sobotę, żeby się to pojawiło w sobotę, a na niedzielę mam już przygotowany inny film dla Was. Więc postanowiłem, że zrobię to trochę wcześniej, ale dałem też znać, że nagrywam wcześniej, żeby nie było. Okej, okay. Jeżeli chodzi o dotychczasowe filmy, bo takie przypominajki robimy sobie, gdyby ktoś ominął, powiedzmy, jakiś film w tym tygodniu, to w tym tygodniu, czekajcie, coś, zawsze muszę sobie to sprawdzić, bo to nie jest takie proste. Od poprzedniego Q&A mieliśmy Remix G z konkursem, przypominam, do niedzieli jest ten konkurs, więc warto jeszcze tam wejść, żeby sobie dać szansę na wygraną. Później mieliśmy pierwsze wrażenia Renault 6, bardzo interesujący telefon, bardzo ładny i w ogóle fajnie, że niektóre rzeczy poprawili. Może nie wszystko, bo jeszcze nagrywanie, przełączanie między obiektywami nie jest poprawione, ale wibracja na przykład już jest super i wygląda bardzo ładnie telefon. No i mieliśmy jeszcze technewsy premierowe z iPhone'em 13, taką właściwie zapowiedzią, no i w przyszłym tygodniu oczywiście konferencja. A jaki film jutro, to Wam nie powiem, żebyście, znaczy dla mnie pojutrze, a dla Was jutro, to Wam nie powiem, żebyście mieli niespodziankę. Okej, lecimy. Przepraszam, jeszcze jestem trochę przeziębiony, więc no, nie brzmię tak, jakbym chciał. Radek Ask, witam, dziękuję za kolejny odcinek, ja dziękuję, że jesteś i że się podzieliłeś tą opinią. W ogóle był chyba tylko jeden komentarz do sprawdzenia, ale to chyba ze względu na jakiś link, czy coś się tam skróciło tak dziwnie, więc okej, żadnych brzydkich słów, super, jesteście ekstra, więc bardzo Wam dziękuję. A witam w ogóle wszystkich, którzy słuchają, bo pewno są też tacy, nie tylko tacy, co oglądają. Piotr, witaj, czy jak podłączam telefon w samochodzie, to będzie słuchać Apple Music jakoś alak, czy lepiej ustawić na wysoką jakość? Nie, wystarczy ta trochę wyższa niż standardowa, nie warto się pakować w tą bezstratną czy tak dalej. Bluetooth ci tego nie prześle, więc nie ma szans. Nie widziałem żadnej informacji o żadnym samochodzie, który by wspierał, powiedzmy, wyższą jakość w Apple Music spuszczaną z iPhone'a albo po CarPlayu. Chyba że przewodowo to jakoś lepiej działa, no bezprzewodowo w sumie to też, bo to jest wtedy przez Wi-Fi. Więc może by się dało to przepchnąć. No ja nie słyszałem jakiejś dużej różnicy, ale przyznam szczerze, że nie zagłębiałem się na tyle, żeby sprawdzać, czy transfery są na tyle duże i czy samochody to wspierają, bo to też samochód pewno musi wspierać, żeby to ogarniało. Czy jak kupiłem iPhone'a 12 w kwietniu, to dobra była decyzja, czy lepiej było poczekać? Znaczy w kwietniu, no kwiecień to był 5 miesięcy temu, no to też już nie popadajmy w jakąś paranoję, nie? 5 miesięcy temu, od pół roku korzystasz z telefonu, tam bardziej lub mniej ci się podoba, ale już korzystasz z niego, a iPhone będzie tam powiedzmy za 3 tygodnie, tak, zanim do nas dojdzie, to miesiąc jeszcze pewno. Więc no nie, no myślę, że jeszcze nie, że jeszcze było ok. No wiesz, no pytanie jest też takie, no jeżeli był to telefon, na który długo odkładałeś i tak dalej, już chciałeś, nie miałeś jakiego innego telefonu, to jakby tutaj problemu dużego nie ma. Może ja trochę skręcę klimę sobie, bo jednak jestem chory, to fajnie było być dalej zdrowym, ale to bez przesady, myślę, że jest spoko. Czy warto korzystać z iMac? A w ogóle jeżeli, no wiesz, na przykład wyjdzie 13 i ci się będzie jakoś mega podobać, to zobaczysz, no, czy to był telefon, na który długo odkładałeś, czy jednak masz szansę dołożyć, żeby sobie wymienić na przykład za pół roku albo coś takiego. Sytuacja myślę, że jest otwarta. Jeżeli długo odkładałeś, to też pewno nie mogłeś się doczekać, więc jest to całkowicie zrozumiałe. Czy warto korzystać z iMessage? Znam osoby, które mają iPhone i nie korzystają z iMessage, przez to, że czasami powodują im jakieś problemy. Ja korzystam, bo mam kilka osób, może nie jakoś bardzo dużo, ale jednak sporo osób mam, które korzystają z iPhone'ów, więc jest to wygodne, bo wysyłasz i pliki, i linki, i to wszystko się kumuluje i tak dalej, może łatwo do tego później dotrzeć. Zdjęcia i tak dalej, więc jest to fajne, nie ma jakichś limitów, czy to MMS, czy nie, możesz sobie film wysłać 14-minutowy i też się prześle, więc jest to pod tym względem bardzo spoko i jakość zdjęcia jest bardzo dobra, to nie jest jakieś tam ograniczenie do MMS-a, wielkości i tak dalej, więc jest spoko, natomiast jeżeli masz mało osób, które mają iPhony, no to i tak z automatu ci to przekształca na SMS-y, tak, więc
wydaje mi się, że włączyć warto i najwyżej nie będziesz korzystał, tak? A wymuszenie, żeby wyłączyć, myślę, że też jest bez sensu. No chyba, że ktoś ma jakieś ewidentne z tym problemy, tak jak mam znajomego, który miał tak i robił. To był Piotr, nie Falkausz. Cześć, Robercie, jak tam dzisiaj samopoczucie? A jest, tak bym powiedział, już dużo lepiej, ale nadal jakby do 100% formy to brakuje. Znaczy, generalnie się dobrze czuję, ale czuję, że mam jeszcze zapchany nos, trochę mówię tak właśnie przez nos, gardło mi jeszcze trochę boli, ale już, znaczy gorączki nie miałem, ale czułem się po prostu taki, jakby mnie ktoś kopnął, tak jakiś koń taki, ale taki naprawdę słoniowaty. A teraz już jest sporo lepiej. Wziąłem sobie jakieś tam Gripexy, Ferwexy i rzeczywiście już troszkę lepiej. Ciekawy ten Master Edition, ale szkoda, że ma jeden głosik. No, znaczy ja widzę, że to jest jakaś w ogóle taka głupia tendencja, że jest wiele fajnych telefonów, które rzeczywiście mają wiele fajnych rzeczy, są nawet powiedzmy nieźle wycenione i nagle tutaj wchodzi cały na biało głośnik mono. To, no kurczę, no przecież takie rzeczy to, tym bardziej jeżeli mówimy o telefonach za 2000 zł. I żeby nie być gołosłownym, no to okej, Master Edition jest sporo tańszy, ale Oppo, głośnik mono, ten szóstka, dużo rzeczy ma bardzo fajnych. Moto Edge, którą też kończę już, 20. Mega interesujący telefon, w ogóle takie trochę zaskoczenie, w ogóle jak, jeżeli chodzi o Moto, że tyle fajnych rzeczy. Okej, on jest droższy, bo kosztuje powyżej 2000 zł, ale tak czy siak, no głośnik mono jest dużo lepszy niż na przykład w Oppo, ale nadal mono, no szkoda, no dlaczego? No to rzeczywiście byłby taki komplet do tego telefonu, bo on naprawdę jest mega, mega fajny. Dawno Motka nie miała takiego telefonu, więc szkoda, że tak jakby odpuszczają te rzeczy. Ja jestem w stanie przełknąć to, że telefon nawet za tam, nie wiem, za 2 czy 3 tysiące, czy tam z tyłu jest plastikowy, tak? Bardziej, że jak niektórzy wkładają tam w silikonowy case, ale są takie elementy, które rzeczywiście mnie gdzieś tam bolą i ten głośnik jest dla mnie ważny. Tam świetny ekran wsadzili, a tutaj, kurczę, taki, no świetny ekran, ale trzeba się trochę pobawić nim, bo faktycznie skalibrowany na dzień dobry jest tak dość przeciętnie, ale o tym będzie w recenzji. Grzegorz, cześć, jak wygląda synchronizacja między chmurami Apple, Google, Microsoft? Temat jest bardzo, bym powiedział, powszechnie znany dla osób, które migrują, powiedzmy, z jednego systemu na drugi albo w drugą stronę i tak dalej. Widziałem, że jest jakieś narzędzie, które umożliwia wgranie zdjęć z Google'a do iClouda, ale nie korzystałem z niego, bo boję się zrobić bałagan. W sensie, mam bardzo dużo zdjęć na Google'u, na zdjęciach, to z względu tego, że po prostu wszystkie testówki tam mam zdjęć, i tam są takie zdjęcia, powiedzmy, które nie są dla mnie jakoś mega istotne, w sensie tam nie ma zdjęć, nie wiem, mojej rodziny, dzieci, zdjęć, które potrzebuję mieć jakieś tam notatki ważne czy coś takiego, czegoś takiego nie ma. Są ok, ale archiwalne zdjęcia, które są ważne, ale tych jakby bieżących nie ma. I tak to sobie to rozdzielam, że zdjęcia takie ważne robię iPhone'em, natomiast te wszystkie inne, albo większość właściwie, poza dziećmi robię testówkami, żeby mieć po prostu do recenzji, a dwa, że jednak dzieci, no też nie chcę za dużo pokazywać w recenzjach, jak już to gdzieś tam od tyłu, jak coś tam robią ewentualnie, nie, czy ich zabawki. I myślałem o tym, żeby gdzieś tam migrować, ale później postanowiłem, że to pewno jest za dużo zabawy, pewno jest... no może się coś przegrać, niektóre zdjęcia mi się zduplikują, czy on to wykryje, że są zduplikowane zdjęcia, czy on mi metadane przegra, nie wiem, nie patrzyłem dalej, czy rzeczywiście tak da się to zrobić. Jakby jednego ultra takiego narzędzia, żeby można było sobie migrować między tymi rozwiązaniami, na pewno nie ma, bo szukałem, ale czy pojawiają się jakieś indywidualne apki? Ciężko powiedzieć. Na pewno na etapie, gdybyśmy mieli na przykład wszystkie zdjęcia pobrane bezpośrednio na przykład na telefon, co można zrobić, powiedzmy tak okrętnie trochę, bo można po prostu w Google zdjęciach pobrać wszystkie zdjęcia, wrzucić je ręcznie na telefon, jeżeli mamy powiedzmy dużą pamięć i podczas przegrywania powiedzmy na iOS-a można je za pomocą tej aplikacji przerzucić, tak? Można je wysłać i one się wtedy wyślą, ok, i one się pewno synchronizują i będą w chmurze, tylko nie wiem, pytanie, czy one będą z tymi metadanymi, czy one będą z datami, kiedy były stworzone, czy tylko z datą, kiedy zostały skopiowane. Pamiętam, że żona kiedyś, jak się przerzucała na iPhone'a z Huawei P20 Pro,
to miała takie bariery, że nie zawsze wszystko, znaczy, że na przykład skopiował się cały katalog, ale wszystkie były z jedną datą, więc one były wymieszane i w ogóle nie można było się w tym odnaleźć. Ciężko mi odpowiedzieć, bo nie widziałem takiego narzędzia, które... Można na pewno zawsze zrobić to jakoś naokoło, ale żeby było jedno narzędzie, które by wprost robiło to ładnie i fajnie, jeżeli chodzi osobno o zdjęcia, filmy, o muzykę i jakieś inne dane, dokumenty, tego nie widziałem. Więc no tyle. Ja zaprzestałem też na iPhone'ie robić synchronizację iPhone'a w chmurze zdjęć Google'owej, no bo raczej się te limity kończą, dwa, że mam to wszystko w iCloudzie, a w Google już nie płacę za te tam jakieś większe chmury. Więc SW, nie, to był Grzegorz. SW teraz. Smartfon chciałbym kupić pod koniec roku, więc czy warto czekać parę miesięcy na iPhone SN, na jakiegoś nowego iPhone SE? Ja nie wiem, czy będzie iPhone SN nowy, natomiast pewno bym nowego iPhone SE, jeżeli będzie wyglądał jak poprzedni, bym się nie pakował, no bo jeżeli to jest ta sama konstrukcja, też będzie z lepszą specyfikacją, czyli też mniej miejsca na baterię i bateria jest naprawdę kiepska. Więc pewno nie. Minimum, co bym, powiem szczerze, minimum, co bym teraz szedł, to jest taki iPhone 10R albo 11. To są takie minima. Rzeczywiście myślę, że urządzenia by działo spoko, ok, są grubsze ramki, gorsze ekrany, ale i tak lepsze od iPhone'a SE i lepiej wyglądające. Więc pewno takiego iPhone'a SE bym się nie pakował. Starałbym, no szukałbym jakiegoś sposobu, żeby sobie ewentualnie dołożyć. Wiem, że to się łatwo mówi, ale zawsze odłożenie nawet o pół roku takiej decyzji zawsze zwiększa szanse na dołożenie budżetu. I wiem, że różnica w cenie jest oczywiście spora, natomiast no jeżeli odkładasz bardzo długo na jakiś tam swój wymarzony telefon, niezależnie czy to Apple, czy nie Apple, to po prostu warto jakby, nie wiem, kupić coś najbardziej w miarę świeżego i takiego, co na pewno nie będzie robiło problemów, a iPhone SE na pewno będzie powodował problemy z baterią, no bo telefon będziesz miał też na wiele lat i to jest, myślę, dość oczywiste. Filip, cześć Robercie, czy Smartwatch Galaxy Watch 4 Classic wersji LTE eSIM, ja przypomnę, że takiego nie miałem, będzie otrzymywał powiadomienia z komunikatorów typu Signal Messenger bez połączenia Bluetooth z telefonem? Pozdrawiam. Myślę, że nie. W sensie nie miałem żadnego zegarka Samsunga z eSIM-em, żeby to przetestować, natomiast myślę, że nie. Musi, tak jak kolega tutaj do mnie, czy koleżanka, już nie pamiętam, pisze, że musi być osobna aplikacja. Natomiast zwrócę uwagę, że ani Messengera na pewno nie ma. Telegrama ja nie korzystam, więc ciężko, i Signala tym bardziej, więc ciężko mi powiedzieć, ale Messengera nie ma. Mówię o tym w recenzji. Dlatego też na przykład nie da się odpowiadać. Znaczy, da się odpowiadać w momencie, kiedy dostaniesz powiadomienie, jak taki push, tak? To tak jakbyś odpowiadał z paska powiadomień bezpośrednio na telefonie, ale z paska powiadomień nie jesteś w stanie jakby uruchomić tego. Tak samo bez aplikacji na zegarku nie jesteś w stanie jakby stworzyć nowej wiadomości czy odpowiedzieć komuś, jeżeli jakby pytania czy tam wiadomości o tej osobie z danego komunikatora nie masz. Tylko działało to niestety z wiadomościami, SMS-ami. Więc podejrzewam, że nie, że nie da się tego zrobić. Zresztą myślę, że to jest trochę tak zrobione, znaczy mówię, nie miałem wersji eSIM, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo teraz nawet w plusie jest eSIM, więc mógłbym sobie zrobić do Watcha 4 Classic, gdybym miał wersję eSIM. Natomiast podejrzewam, że jest to zrobione trochę tak jak to... Jak to jest? Połącz konto? Nie, tam... Tak, że tam... Mówię o tym w recenzji, już nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa ta funkcja, ale... czy tam zdalne odbieranie, o, zdalne połączenie. I ono pozwala na wysyłanie SMS-ów, tak jak robiłem film o ekosystemie, na wysyłanie SMS-ów i powiadomień o połączeniach, czy połączeń. Nawet jeżeli nie jesteś połączony z zegarkiem po Bluetoothie, to przejmuje tą funkcję Wi-Fi. I pewno tak samo tutaj przejmuje wersję, w tej wersji LTE, jakby sieć komórkowa, ale tylko właśnie do połączeń i do SMS-ów. Tak mi się wydaje. No chyba, że są aplikacje, które są zainstalowane, ale powiem szczerze, że nie wiem, jak to działa, naprawdę.
Mikołaj PL 18. Cześć Robercie, już nie masz ściny, jak to było w iOSie 14 na swoim 12 Pro Maxie. Jest dużo lepiej, bym powiedział, na tej becie. Każda beta oczywiście jest trochę lepsza, ale jest, i tak jak też mówiłem gdzieś tam w materiale, że jest lepsza i gorsza beta. W sensie co druga, co trzecia jest taka, powiedzmy, gorsza, te deweloperskie. Ale rzeczywiście na tym iOSie 15 jest dużo lepiej. W sensie nie mam jakichś takich rzeczy, żeby mi się sypało. Może dwa razy, trzy razy mi się telefon tam gdzieś zrestartował tak sam, a żeby mi się apki jakieś zacinały, to niczego takiego nie mam. Nie tylko ty, Robercie, narzekasz na ścin w iPhone'ie. Ale muszę powiedzieć, że teraz jest dużo lepiej. Myślę, że po prostu jest lepiej oprogramowany aparat i jakby to rozwiązuje też ten problem. Chociaż na 14 już było też lepiej niż przy iPhone'ie 12, przy iPhone'ie 11 Pro Max. I to też w recenzji mówiłem, kiedy byłem już na oficjalnym softcie. Czy polecam przechodzić z 14.7.1 na beta iOSa 15, beta 8? Myślę, że seria Note zniknęła przez wprowadzenie foldów flipów. Aha, to dwa pytania. Czy przechodzić? Czy teraz jest sens? Powiem szczerze, że nie wiem. Ja bym teraz czekał już na oficjalną. No jesteśmy, no nie wiem, dwa tygodnie, tydzień do oficjalnej, bo możliwe, że już oficjalna właśnie się pojawi teraz nawet po konferencji, czy jak wyjdą nowe iPhony, jak się rozpocznie sprzedaż, czy jak trafią do klientów, więc to jest tydzień lub dwa, nawet może nie cały tydzień. Więc pytanie, czy chcecie się instalować profil, no wiesz, to jest szybka akcja, więc tu nie ma jakby tego problemu, tylko że, no bo... No będziesz miał, ta beta 8 pewno jest nowsza niż to, co będzie finalnie, bo finalna pewno już jest jakaś tam gotowa, a teraz dłubią nad następnymi rzeczami. Ale jeżeli do tej pory nie zmieniłeś, powiedzmy, softu, to myślę, że teraz nie warto, tak? No pewno, ja pewno zrobię też tak, że zrobię tak, żeby do porównania 12 Pro Maxa z 13 Pro Maxem spróbuję zrobić po prostu powrót do oficjalnej na 12 Pro Maxie, żeby było równo, tak i sprawiedliwie. I myślę, że seria Note zniknęła przez wprowadzenie foldów i flipów. Ciężko powiedzieć, bo prawda jest też taka, że widziałem, że Miro Nurski z Komórkomanii dokopał się do tego, że nadal aktywny jest patent na Note'a, więc on nie wygasł, więc oni mają jakby cały czas prawa do tego urządzenia. Możliwe, że po prostu Note'y będą bardziej unikalne i będą się pojawiały cyklicznie co 2 lata, tak, albo w jakichś w ogóle innych terminach. Zobaczymy. No, jakby niepokojące jest to, że po prostu, że Fold, znaczy fajnie, ale z drugiej strony też pokazuje, że Note już nie jest takim unikatem, o którym wszyscy wiedzieliśmy, że ma ten fajny rysik. Natomiast jest 21 Ultra i teraz Fold jakby wspiera to, więc no, gdzieś ta unikatowość Note'a, jakby taka jedyna rzecz, która była rzeczywiście ponad serią S zawsze, obecnie co by się nie działo, czy by Note był gorszy ciut, czy ciut lepszy od S-ki, zawsze plus ten rysiek był jako taki bonus. No tutaj już nie będzie to unikatem. No zobaczymy, no chciałbym, żeby się jeszcze pojawił jakiś Note. One zawsze były trochę bardziej kanciaste, mi się bardziej podobały. Oski, co sądzisz o iPadzie R, bo właśnie kupiłem? Znaczy uważam, że jeżeli chodzi o tego nowego Era, czyli tego już z tymi małymi ramkami, z tym skanerem u góry, uważam, że skaner u góry może nie jest najlepszym rozwiązaniem. Chyba fajniejszy jest Face ID, tym bardziej, że nie trzymasz nigdy tabletu tak jakoś bardzo blisko, żeby było jakoś niewygodnie. I jeżeli później dokupujesz sobie na przykład klawiaturę, przepraszam, jakby naturalne, ja przynajmniej tak korzystam zawsze z tabletu, ja mam Pro 2.18, jakby ktoś nie wiedział, naciskasz spację i to automatycznie ci podświetla ekran i automatycznie ci odblokowuje. Drugi raz naciskasz spację i już jesteś, powiedzmy, w systemie. Jeżeli masz klawiaturę, no to jest wygodniejsze, no bo musisz w erze musisz przyłożyć ten palec, nie? Ale jeżeli nie masz klawiatury, to myślę, że to jest równie wygodne. Po prostu chwytasz od razu tym palcem i celujesz w ten skaner. Ale tak to myślę, że bardzo fajne. Ładne kolorki, fajne, małe rameczki i iPady są długowieczne, tak? W sensie on specyfikacyjnie będzie się trzymał jeszcze, myślę, 3 lata spokojnie. W sensie nowe gierki, wszystko będzie śmigało bardzo płynnie. No pytanie tylko jak z baterią, nie? Ale myślę, że to jest spoko opcja. Jeżeli nie potrzebujesz niczego mocniejszego, to R jest w zupełności wystarczający. I iPady naprawdę bardzo fajnie działają. Nawet moja żona ma tego podstawowego poprzedniej generacji. Znaczy nie, właściwie 2 generacje do tyłu już. No to on nadal do dzisiaj działa bardzo spoko i
ciężko się tutaj, powiedzmy, przyczepić do czegoś, co jakby w swojej klasie cenowej nawet kosi całą konkurencję tabletową, no bo za 1000 zł tam nie kupisz tam z kawałkiem tabletu na Androidzie, który będzie tak działał, będzie tak długo wspierany i okej, będzie lepiej wyglądał, to jest fakt, tak, nawet tańsze, ale jednak mimo wszystko na pewno nie będzie miał takiej specki. XD. Hej Robert, co sądzisz o odnowionych iPhone'ach ze strony Swopi? Nie wiem, co to jest za strona. Coś gdzieś mi mignęło i widziałem, że portale się o tym rozpisywały, ale nie doczytałem, więc ciężko mi się jakby odnieść. Znaczy, nie wiem, czy bym brał jakiś... Znaczy, pewno są tańsze, tak? Tylko nie wiem, jak tam z gwarancją. Wiem, że Apple na swojej stronie też ma odnowione, tak? Ze zwrotów jakichś tam, więc... Jeżeli, no, skoro wszyscy o tym mówią, to pewnie jest jakoś dużo tanie, natomiast jakbym już myślał o jakimś odnowionym sprzęcie, to pewno bezpośrednio od Apple, żeby ewentualnie uniknąć jakiegokolwiek, nie wiem, problemu. Czy myślałeś kiedyś nad recenzowaniem samochodów? Chętnie bym zobaczył, jak testujesz Teslę, to prawie smartfon na kółkach. Wiesz co, no, znaczy miałem taki epizod i głupio mi, więc jak ktoś niby tam ogląda to z Volkswagena, to przepraszam, że po tylu latach się nie pojawił test, który był nagrany, ale nie został zmontowany. Miałem Golfa GTI kiedyś, czy nie, GTD, to był GTD, którego test się nie pojawił. Miałem Renault Talismana i ten test się pojawił, znaczy test, no takie bardziej opowiadanie z mojej strony i był jeszcze BMW X5 była hybrydowa z rowerem. I to też się pojawiło jako dwa odcinki, bo osobno samochód, osobno rower. I to było wszystko spoko, znaczy podobało mi się to jako taka odskocznia i chętnie bym do tego wrócił, tylko problem jest taki, że problem jest z czasem. To raz, po drugie problem jest też taki, że jak ja gdzieś jadę i nawet jakbym już musiał zatrudnić, no musiałbym zatrudnić żonę, żeby mi pomogła, no to mamy też przy okazji dzieci, tak, no to no jest problem, żeby to po prostu wszystko spakować, jeszcze w trakcie jazdy coś tam nagrywać. Okej, rozumiem, można to zrobić w sensie bardziej takiego opowiadania, jak nie wiem, jak Pertyn, tak? Ale no, jest masa ludzi, którzy o tym opowiadają, więc nie wiem, czy jakby z mojej strony opowiadanie jeszcze by było mocno przydatne. Chciałbym oczywiście takie jakieś fajne rozwiązania sprawdzać sobie, bardziej nawet technologiczne. Ja też myślałem, czy zrobić o swojej X5, o hybrydzie materiał, ale no, widzicie, no brak czasu na wszystko. Później jak widzę już jakieś okienko w tunelu, tak, to już widzę, że tam dwa kolejne telefony leżą. Już Xperię nową musiałem już odpakować, już tam parę dni się nie bawiłem, ale to na razie za wcześnie, więc tam myślę, że spokojnie jeszcze tydzień. Tu się uporam w Moto, zaraz przyjdzie Moto Edge 20 Pro, później przyjdzie czas, żeby skończyć Oppo, jeszcze Folda mam zaległego, no nie mam kiedy, tak, no naprawdę chciałbym bardzo, bardzo, jeszcze jakieś sławki słyszałem, że do mnie idą, więc fajnie by było, ale jakby priorytetem są smartfony, tak, i tego staram się trzymać. Paweł Dąbrowski, siema, przesiadka z S10 Plus na Realme GT warto twoim zdaniem? Moim zdaniem nie, no pewnie Realme GT będzie bardziej taki snappy i będzie trochę szybciej chodził, ale no ekran może będzie ciut lepszy, tak, w sensie, że płynniejszy, tak, ale fotograficznie S10 Plus nadal będzie radził sobie bardzo dobrze, konstrukcyjnie S10 Plus jest pięknym smartfonem, dużo ładniejszym, mówiłem to otwarcie, od S20, S21 całej linii. Więc to jest taka najładniejsza S-ka z ostatnich lat moim zdaniem i uważam, że to jest bardzo fajny telefon nadal. Myślę, że nie. No, jeżeli działa, nic się nie psuje, bateria trzyma, to bym po prostu nie zmieniał. Czekałbym pewno na jakiegoś kolejnego flagowca albo na jakiegoś innego średniaka, który rzeczywiście no, jakby wywróci rynek. Tak? A jeżeli ten S10 Plus działa, to bym pewno tego nie zmieniał. I z mojej perspektywy. Okej. Wiesz co, zrobimy sobie tak, bo jest bardzo długi komentarz od Raźna Pszczółka, ale jest bardzo, bardzo długi, więc zostawimy sobie go na końcu, bo mamy jeszcze jeden od Michałku30 jako ostatni komentarz, więc od niego zaczniemy, a później przejdziemy do tego najdłuższego. Michałku000 pyta, czy pisze, witam, ktoś zmienił mi hasło do starego maila w O2 i nie mogę odzyskać konta. Ta poczta mi do niczego nie jest potrzebna, oprócz tego, że została użyta do zrobienia konta na Facebooka dawno temu, jak byłem dzieckiem. Gość zmienił mi hasło i adres e-mail w Facebooku. Nie da się zresetować hasła. Nie jestem przywiązany do tego konta, ale nie chcę, żeby ktoś się
pode mnie podszywał. Czy mogłem jakoś odzyskać to konto? Znaczy, powiem tak, jeżeli nie miałeś tego konta O2 powiązanego z numerem telefonu albo z innym kontem mailowym, bo często jest tak, że jakieś tam konto mailowe masz jako drugie i robisz sobie, że na przykład głównym jest jakieś tam, albo jakby zapasowym do odzyskania jest jakieś inne konto mailowe, albo nie znasz tych wszystkich danych, które podajesz do logowania jako te takie do odzyskiwania haseł, czyli tam panieńskie matki, tam imię psa, czy tam coś innego, to no to szanse są zerowe. Bo ja pamiętam, że walczyłem, żeby odzyskać hasło na Interii kiedyś. Interia, właściwie to był mail założony chyba w 2000 roku. Chyba nawet wcześniej może. To było wcześniej, bo to... Nie, może trochę później, bo to mój brat zakładał mi. W 2000 roku na Interii, a to właściwie to była Poczta FM jeszcze wtedy. I ja próbowałem odzyskać chyba z 2 albo 3 miesiące dane do tego konta. Udało się oczywiście, chociaż maili już tam nie było, nie? One się zdezaktualizowały po długim czasie. Natomiast problem był taki, że trzepali mnie niemiłosiernie. W sensie musiałem podać, w jakich datach, jakie maile dostawałem, od jakich domen, tak dalej. Kiedy, czy wysłałem dużo załączników, czy nie, czy mało, czy dużo zdjęć, czy było aktywne cały czas. Więc dużo rzeczy pytali i udało mi się to jakoś odzyskać, bo znałem odpowiedzi. W sensie to był akurat mail wtedy jeszcze na studiach. No, na studiach jeszcze z niego korzystałem, czy właściwie też przed studiami, więc wiedziałem mniej więcej, z kim pisałem. Tam dużo osób wtedy nie miało maila jakoś tak z mojego środowiska, więc było to dość proste i się udało. Natomiast jeżeli tutaj nie masz takich danych, w sensie nie musiałbyś napisać na pewno do supportu O2. Jeżeli nie masz takich danych, nie masz tego maila zapasowego, to właściwie ciężko to zrobić. No, alternatywą jest to, żeby napisać, że faktycznie korzystałeś z tego maila, że on był założony na przykład tylko do Facebooka i tak dalej. No, ale ta osoba, która się dostała do tego hasła i do tego maila, po tych mailach, które tam ma, też jest w stanie to powiedzieć, więc nie wiem, czy to będzie karta przetargowa dla administracji. Natomiast no też dziwne, że jakby pozyskała to hasło. No, ciężko mi się sobie to wyobrazić, ale no jeżeli tak jest, no to szanse są jakby zerowe. No, możesz jedynie co zrobić, to, żeby po prostu usunąć z Facebooka ten profil, tak? Możesz tam zaznaczyć chyba kradzież tożsamości czy coś takiego i spróbować to zrobić, bo jakby innej opcji niestety nie widzę. Ok, a teraz raźna pszczółka. Mam pytanie o dosie porównania chmur Google One oraz iCloud względnie Apple One. Tematy cenowe pomijam, bo to może sobie każdy sprawdzić. W chwili mnie interesuje aspekt użytkowy samego miejsca na dane. Zdaję sobie sprawę, że Apple Music i TV są takimi ekstrasami, że mimo słabego kontentu na tym drugim, to Google nie ma z czym tu startować. No chyba, że YouTube Premium dołączymy do Google One w pakiecie za 30 zł. No ale to, no tak, no ale to zawsze musisz jako tam dodatek. Google One znam, mam jeszcze z tydzień wykupiony pakiet i co Google robi naokoło naszego zasobu danych, bardzo mi się podoba. Czyli na przykład szukanie zdjęć za pomocą mapy. Nie pamiętam kiedy, ale pamiętam na jakim wyjeździe zrobiłem zdjęcie i otwieram mapę, ustawiam się powiedzmy na Zakopanej, mam na dole wszystkie zdjęcia zrobione tam i w okolicach. Na Apple działa to dokładnie tak samo. W sensie chodzisz sobie, masz mapę świata i masz pokazane, ja może wrzucę jakiś tutaj zrzut, tak, jak to wygląda. Masz pokazane, ile zdjęć zrobiłeś, w jakim miejscu dokładnie, więc jest to super ten i myślę, że działa to albo podobnie, albo nawet lepiej, bo nie miałem tutaj żadnych problemów. Raz chyba tylko, pierwszy raz jak miałem pierwszego iPhone'a włączonego, ustawiałem, że lokalizacja przy robieniu zdjęć i od tamtego czasu w ogóle mnie iPhone nawet nie pyta o to. I przy kolejnych iPhone'ach wszystko się automatycznie dzieje. Tak, i możesz sobie wpisać na przykład Nowy Jork i ci wyskoczą później zdjęcia z Nowego Jorku, czy tam Zakopane, czy cokolwiek innego. Szukanie zdjęć na podstawie innych metadanych. Wpisuję znajdź samochód, mam wszystkie zdjęcia z samochodami ze swojego zasobu. Działa to, natomiast rozpoznawanie obiektów, czyli samochód, nie wiem, tam dom, pole, cokolwiek tak dalej, jest dużo bardziej ograniczone. W sensie w Google możesz dużo więcej haseł wpisać
nie wiem, piszesz kieliszek i ci wyszuka kieliszek, a w Apple tego nie zrobi, więc te podstawowe rzeczy, jak nie wiem, opona, samochód, kwiaty, coś tam, tak, ale takich bardziej szczegółowych to nie. Docelowo, ja jeszcze nie wiem, jak to działa, w sensie chwili obecnej na becie na razie to tak średnio działa, bo docelowo ma być też tak, że w Apple będzie czytane, znaczy w Google chyba to w ogóle już dawno jest, ale w Apple będzie tak, że to będzie czytane wszystkie na przykład notatki z kartek i tak dalej, co jest, i nie tylko drukowane, ale odręczne pismo. I na przykład jeżeli będziesz miał na jakiejś kartce tam wydrukowane czy napisane, że tam nie wiem, dawkowanie i wpiszesz sobie dawkowanie, to on ci wtedy wyrzuci powiedzmy to zdjęcie, gdzie tam jest po prostu ten napis albo odręczny, albo też napisany. Wydaje mi się, że w Google to działa, chociaż dawno tego nie sprawdzałem, a w Apple ma to działać, ale nie wiem, czy nie czekałem chyba, aż będzie to publiczne, bo na razie w tych betach, przynajmniej na telefonie, bo na komputerze nie mam żadnej bety, na razie to nie działa. Więc metadane są, ale jest dużo więcej tych jakby fraz, które możesz wpisać, czy łączyć nawet bezpośrednio w tym, w Google, i Google dużo lepiej rozpoznaje twarze, w sensie znaczy rozpoznawanie twarzy, które są nawet jakby zupełnie konturem, tak, znaczy tak z boku do nas, dużo lepiej rozpoznaje. Apple czasami nawet nie łapie, że to jest twarz, albo nie jesteś w stanie jakby podpiąć do niczego, a Google to potrafi, więc dużo więcej, nawet jeżeli miałbyś ten sam zbiór zdjęć Google'owych i na iCloudzie i zaznaczone, że to jest, nie wiem, tata, to Google dużo lepiej rozpozna większość tych zdjęć i w tym zasobie będzie po prostu więcej tych zdjęć. Przypomnij sobie ten dzień 3 lata temu, mam dla ciebie kolaż z ostatniej wizyty. To myślę, że tutaj jest zrobione to lepiej w przypadku Apple, bo w Google wyrzuca tylko ci kolaż, albo wrzuca ci jakieś tam sprężynkę, czy wrzuca ci na przykład kolor czarno-biały, czy coś. A w Google to jest, a w Apple to jest tak, że pokazuje ci zdjęcia czasami, a czasami ci robi w ogóle film. I dobierać muzykę. Muzykę możesz sobie zmienić i możesz sobie dodawać do tego, na przykład do tego kolażu, możesz sobie dodać zdjęcia, ale możesz sobie usunąć z niego zdjęcia i możesz sobie to eksportować jako film. Super fajne. I on to też robi przy okazji, zwracam uwagę, na wszystkich platformach, czyli robić to i na komputerze, jak dobrze pamiętam. To jeszcze muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że tak. Na pewno na tablecie i na pewno na telefonie, to bez dwóch zdań, ale na komputerze wydaje mi się, że też. No i fajne, bo to możesz udostępnić komuś, kogo masz na przykład w iCloudzie i od razu on też będzie miał ten kolaż, nie? Czy chmury Apple ma podobne funkcjonalności, bo nie trafiłem jeszcze? Tak, jak napisałem, tak jak ci powiedziałem. No, część rzeczy jest lepiej, część jest gorzej zrobionych. I drugi temat, chyba ważniejszy. Czy jest możliwość synchronizowania samych zdjęć? Moje filmy nagrane iPhone'em 12 Pro w DW, czyli podejrzewam, że chodzi o Dolby Vision. Zajmują średnio od 30 do 60 GB, tak, od 45 minut do 1,5 godziny czasu. Zapraszam na kanał. No i szczerze powiem, że chmura zdecydowanie maleje w ten sposób, bo zapewnią 200 GB, to raptem 5 godzin filmu. Niestety w dzisiejszych czasach nagrywanie bez HDR-u lub, jak Apple sprytnie nazywa, Dolby Vision, mija się z celem, patrząc na efekt finalny. Żałuję tylko, że nie ma jak tego umieścić na YouTubie. Brak innego sprzętu Apple do obróbki w Final Cutie, a z telefonu iMovie wycięło eksportowanie automatyczne do YouTube'a i tak użytkownicy iPhone'a ześwirowani w temacie z HDR zostali z funkcją, którą nie mogą się podzielić z innymi. No ale to już inny temat. No tak, no bo problem jest taki, że Dolby Vision nie jest, no to jest jakby kwestia dogadania się z Googlem. Jeżeli dogadają się z Googlem, żeby natywnie te pliki po prostu bez obróbki rzucać, i one chyba w ogóle by tak były, znaczy w sensie, pamiętaj, że Dolby Vision nie jest zawsze z automatu zawsze nagrywane, musi być naprawdę bardzo jasno. Nie wiem, czy zauważyłeś to, ale jeżeli na przykład jest troszkę ciemniej, zbyt ciemno, to na przykład już nie nagra ci Dolby Vision, nagra ci to po prostu normalnie. A jak rozpocznie ci nagrywać w Dolby Vision, to ci będzie cały czas nagrywać w Dolby Vision, a jak nie zacznie, to w trakcie filmu na przykład nie włączy się, bo to musi być w obrębie jednego pliku. Wydaje mi się, że to jest kwestia do dogadania, że jeżeli byłoby to natywny klip, wykrywałoby, że to jest Dolby Vision od iPhone'a i YouTube by to jakby przyswajał, to można było robić to z telefonu. Tylko problem jest jednak troszkę inny. Tutaj zwracam na to uwagę, że to, że ty wrzucisz Dolby Vision film, to nie znaczy, że on na każdym urządzeniu będzie wyświetlany prawidłowo. Ja nie bez powodu nie wrzucam w HDR-ze filmów, bo wiem, że część osób
po prostu miałaby filmy źle wyświetlone. W sensie robiłem już takie przymiarki wielokrotnie i to od chyba 2 lat. Wszystkie kamery mam zdolne do nagrywania w HDR-ze i one niestety, znaczy no, okej, no jak weźmiesz fajne urządzenie z dobrym ekranem, to wygląda to fantastycznie, dużo lepiej niż normalnie i już pomijam to, ale nawet szczegółowość jest dużo lepsza, bo bitrate jest boostowany przez to, że to jest HDR, więc nawet 4K takie z HDR-em jest po prostu lepsze szczegółowo niż zwykłe 4K bez HDR-u. Natomiast jak ktoś weźmie telewizor albo telefon, który jest jakiś tam słabym IPS-em i nie ma jakby wsparcia w YouTubie w HDR-ze, to będzie miał tak przepalony ten film albo tak będzie miał wypłowiał w zależności od kalibracji, że to po prostu się tego nie da oglądać, więc... No i przypominam, że okej, no największy ruch jest jednak na telefonach, ale jednak te tam 15 czy 20% nadal jest z komputerów, tak? A nie wszyscy mają włączone raże w HDR-ze. Po drugie, przypominam, że na przykład w Windowsie jest taki... w Windowsie jest taki bajer, że na przykład jak jesteś odpięty od prądu, to musisz mieć zaznaczoną specjalną funkcję w Windowsie, w ekranie, żeby odpalać na samej baterii filmy w HDR-ze. Jak masz prąd podpięty, to ci wyświetli z automatu, ale jak odepniesz baterię i uruchomisz ten film, to on się bez HDR włącza, bo żeby oszczędzać prąd, tak, w baterii. Więc myślę, że większość ludzi o tym raz, że nie wie, dwa, że nikt tam nie grzebie, więc niestety no, efekt może być po prostu gorszy dla części, chociaż dla większości dużo, dużo lepszy. No dobra. No tak, no bo w iMovie się nie da. Jak ty sobie z tym radzisz, mając tylko 2 terabajty? No bo ja nie wrzucam filmów nagranych kamerami, bo u mnie jeden film nagrany kamerami zajmuje gdzieś tam koło 1 terabajta, tak? Z tego wypluwam gdzieś tam o, nie wiem, 10-15 gigabajtów finalny plik ma, czasami 20, w zależności od długości i reszta plików usuwam, zostawiam sobie tylko finalny obraz. I nie nagrywam telefonem, więc nie idzie mi to do iClouda. Nie mogę znaleźć opcji, by przesłać same zdjęcia do chmury bez filmów i myślę, że tak się nie da. Albo może jest gdzieś Google, Apple ograniczenie typu nie synchronizuj w pliku większych niż. Masz może wiedzę na ten temat? Nie widziałem niczego takiego. Niestety, chyba nie możesz sobie wybierać. Albo synchronizujesz wszystko, albo nie. I to jest jedyna droga. Swoją drogą nie wiem, czy wiesz, znaczy ja bym na twoim miejscu ewentualnie robił tak, jeżeli nagrywasz i jeżeli musisz mieć te filmy powiedzmy na telefonie, to ewentualnie bym po prostu je jakby usuwał bezpośrednio z telefonu, wrzucał je na przykład, nie wiem, na OneDrive'a albo na nie wiem, na Google albo na cokolwiek innego i nie przechowywałbym jakby lokalnie tego. Więc tyle, tylko że musiałbyś mieć wykupioną drugą chmurę, co myślę, że to też jest jakby bez sensu. Swoją drogą, to nie wiem czy wiesz, ale informacje na temat porównań Google do Apple, OneDrive pomijam, jest tych aktualnych bardzo niewiele. Dobry pomysł na film, patrząc pod współczesne urządzenia mobilne 4K Dolby Vision, 8K 200 megapikseli, to zapotrzebowanie na taki kontent będzie drastycznie rosnąć. Z tym, że tu widziałbym to bardziej jako rozmowę dwóch prowadzących o tym, co ja mam w swojej chmurze, a czego mi od Ciebie brakuje. No ale to już pozostawiam profesjonalistom, bo rzetelnego porównania nawet sprzed lat nie widziałem żadnego. Nie wiem, czy pytanie do kolejnego Q&A pisze w dobrym miejscu, jeśli nie, to poproszę o poprawkę. Wszystko jest dobrze i bardzo fajne, w ogóle świetne zagadnienie, bo to ja uwielbiam takie rzeczy, gdzie się nad tym nawet nie zastanawiałem przez pewien czas, czy w ogóle nie myślałem o tym. Natomiast problem jest z tym, że robienie takiego materiału bardzo szybko się dezaktualizuje, no bo jakby zmiana polityki usług jest tak szybka, w sensie ograniczeń czasami, chociażby patrząc, nie wiem, 3 lata do tyłu, czy 2 lata do tyłu, jak robiłem o pikselach, że masz nielimitowaną pamięć na zdjęcia w pełnej jakości, no to już teraz to jest nieaktualne przy nowych pikselach, tak? I przy istniejących tak samo, więc niestety zmiana jest tutaj taka, że nie można tego jakby brać za pewnik, jeżeli jest materiał uroczny czy 2-letni i pewno tak samo by się stało z takim materiałem, chociaż pomysł jest bardzo fajny. I myślę, że to jest w ogóle ciekawy wątek, tak tym bardziej z tym pierwszym tam, czy z jednym z pierwszych pytań, jak przenosić ewentualnie dane między tymi chmurami, żeby sobie to migrować, bo jednak są ludzie, którzy
Okej, byli w tym ekosystemie Apple i w końcu powiedzieli, Boże, nie mogę mieć tego telefonu z tym notchem już 10 rok z rzędu i przechodzą na coś innego. Jednak wycofanie tego wszystkiego, tych zdjęć, jeżeli ktoś chce wszystko to zabrać ze sobą, to nie jest taka prosta sprawa, tak? I to trzeba się na tym tak dość porządnie zastanowić. Dobra, dzięki bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro też się pojawi dla Was film i widzimy się może jeszcze w poniedziałek. Zobaczymy, nie chcę nic tutaj obiecywać. Ja jestem w poniedziałek na wyjeździe. Więc jak w niedzielę będzie film i w poniedziałek się nic nie pojawi i może tak się zdarzyć, to się nie obraźcie. Ale jestem na wyjeździe i coś tam będę dla Was tak chyba potajemnie, nie mogę mówić, nagrywał na kolejne dni. Dobra, trzymajcie się, pa pa.